teraz parę słów o tych niedogodnościach, które czekają franczyzobiorcę, bo zawsze są plusy i minusy. No musi mentalnie być przygotowany na to, że w przypadku, gdy ma do czynienia z dobrze funkcjonującym franczyzodawcą, to ten będzie kontrolował jego działalność i to kontrolował tak do szpiku kości, bym powiedział. Nie dlatego, że chce wykraść jego wielkie tajemnice handlowe albo dlatego, że się lubi nad nim popastwić, ale dlatego, że franczyzodawca musi dbać o jakość działania swojej sieci, musi dbać o jakość swojej marki i o to, co odbiorcy ostateczni tych usług czy produktów w danym systemie otrzymują. Także niestety jest tutaj typowy przypadek pełnego zaufania popartego pełną kontrolą i trzeba mieć tego świadomość i trzeba z tym żyć. I tak naprawdę to jest coś, co działa na korzyść obu stron. Bo taki franczyzodawca przeprowadzając kontrolę niekoniecznie musi robić to tylko po to, żeby potem okrutnie ukarać franczyzobiorcę za jakieś niedociągnięcia, ale także po to, żeby pomóc mu poprawić sposób, w jaki on funkcjonuje. Dla niektórych, to o tym już mówiłem wcześniej, bolesny jest fakt wnoszenia opłat franczyzowych, ponieważ my tutaj sobie siedzimy na konferencji na temat własności intelektualnej i wszyscy mamy jakieś pojęcie o tym, że sama marka ma jakąś wartość. Niektóre marki są całkiem sympatycznie wyceniane. I my o tym wiemy, ale wielu franczyzobiorców nie ma świadomości i traktują tą opłatę licencyjną jako pewnego rodzaju haracz. Że oni, no dobrze, dobrze, tam marketing, know-how, wsparcie, te refery, ale tak właściwie to za co ja płacę. I tutaj niestety no, można liczyć tylko na to, że poziom wiedzy ekonomicznej i świadomości prawnej będzie się w społeczeństwie podnosił i że ludzie będą coraz lepiej rozumieć to, że ta marka i to wsparcie ze strony organizatora systemu to jest wartość, której by nie mieli, gdyby ich nie było w tym systemie. No a świat jest tak skonstruowany, że zazwyczaj nie ma nic za darmo. Problemem też dla niektórych franczyzobiorców jest to, że franczyzodawca narzuca dostawców. Czasem sam jest tym dostawcą, a czasem po prostu wskazuje, daje do ręki kartkę z listą, że tu się masz zaopatrywać i koniec. I wszystko jest dobrze, gdy, tak jak mówiłem, jest ten efekt skali, są dostawcy, u których są wynegocjowane dobre warunki i można z tego korzystać. Problem robi się wtedy, kiedy tak nie jest. Tutaj dobrym przykładem takiego problemu są na przykład saloniki prasowe Kolportera. Na pewno każdy z nas kiedyś coś kupił w takim saloniku. I tam to było zorganizowane w ten sposób, że ci ludzie wszystkie produkty pozaprasowe także musieli kupować w hurtowniach Kolportera. Tylko że ceny w tych hurtowniach były gorsze niż w makro. I ci ludzie cierpieli, ponieważ nie byli w stanie zaoferować swoim klientom przysłowiowego batonika Marsa po dobrej cenie, bo musieli go kupić tak drogo w hurtowni Kolportera, że ta cena końcowa była nieatrakcyjna. No a jak tak wygląda łańcuch dystrybucji, to oni wtedy nie zarabiają nawet na własne utrzymanie. No i ostatni punkt, to już właściwie go wcześniej omawiałem, opowiadając chociażby o systemie firmy Multisoft czy o awansie, no to jest to, że jeżeli franczyzodawca się pomyli i idzie na dno, to niestety ciągnie za sobą całą sieć. Mogą wszyscy franczyzobiorcy działać zgodnie z regułami sztuki, mogą być czyści i uczciwi jak łza, ale jeżeli franczyzodawca się pomyli, no to trochę tak jak saper, tak? Myli się tylko raz i sieć idzie na dno wtedy i nie ma na to ratunku. Nie będę się tutaj wgłębiał w tej chwili szczegółowo w te minimalne warunki, jakie franczyzodawca i franczyzobiorca muszą spełniać. Tutaj to można sobie spokojnie przeczytać u nas na portalu. To, co, na co chciałem zwrócić uwagę, to właśnie na to bardzo mocne podkreślenie w tym dokumencie, że know-how, które franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy, musi być istotne. To musi być
taka wiedza, bez której prowadzenie tego typu działalności nie byłoby możliwe. Mówię o tym tak wyraźnie dlatego, że w Polsce wiele systemów, które nazywają się franczyzowymi, bo uważają, że to je nobilituje i im dodaje splendoru, nazywa się tak trochę na wyrost, ponieważ są to de facto zwykłe systemy dystrybucyjne, gdzie każdy, kto ma trochę gotówki i zamówił u nich koszulek, dwie palety za 5000 zł, dostaje od nich naklejkę z ich logo i radź sobie, działaj. Ważne, że zamówiłeś, coś kupiłeś i możesz nakleić naszą naklejkę i nazywać się naszym franczyzobiorcą. Tutaj ciężko mówić o jakimś know-how specjalnie wysublimowanym. Dlatego tak ważne jest, żeby ta wiedza była konkretna, żeby też ten franczyzobiorca, który tak naprawdę płaci za tę wiedzę pod postacią opłat franczyzowych, dostawał to, za co zapłacił. Kolejny punkt bardzo istotny i dość oczywisty, ale nie zawsze w życiu się sprawdzający, to to, że franczyzodawca powinien ten biznes sprawdzić na sobie. Bo tak jak mówiłem, sprzedawanie licencji franczyzowej to jest sprzedawanie licencji na sprawdzony biznes. Nie na jakiś biznes, nie na jakiś pomysł, bo pewnie jakbyśmy tutaj zrobili teraz szybką listę, to byśmy zebrali ze 100 genialnych pomysłów na biznes, które mają jedną podstawową wadę. Do tej pory się nie sprawdziły w rzeczywistości i ciężko na tej podstawie brać od kogoś pieniądze za to, że mu się ten pomysł udostępnia. Dlatego tak ważne jest, żeby ten biznes sprawdzić na sobie. Miałem kiedyś potencjalnego klienta, który był producentem szaf na sztucery. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi. I on produkował te szafy, ale w życiu ich nie sprzedawał. Nie miał filotowego znów pojęcia o tym, jak wygląda sprzedaż detaliczna tego typu produktów. I jak na moją sugestię, że to może trochę być zbyt skąpy asortyment, żeby taki punkt był rentowny, obruszył się serdecznie, mówiąc, że no ale ja tu mam dane statystyczne, że w Polsce jest dużo myśliwych, więc wiadomo, że muszą kupować u mnie te szafy. I nie dał się przekonać, że powinien najpierw sam taki sklep otworzyć. Być może nie zupełnie sama, na przykład z którymś ze swoich hurtowników otworzyć taki sklep, że być może trzeba by tam stawić nie tylko te szafy, ale jeszcze parę innych rzeczy, z których mogą skorzystać ci myśliwi. I jak taki sklep podziałoby no przynajmniej z rok, a najlepiej trochę dłużej i rzeczywiście okazał się być rentowny, tak żeby można było rachunek wyników konkretny pokazać potem tym ludziom, którzy chcą z czegoś takiego skorzystać, to niestety się obraził i w ten sposób przynajmniej teoretycznie straciłem klienta. I takich przypadków mam przynajmniej jeden tygodniowo, tak, że przychodzi ktoś z genialnym pomysłem, tylko ten pomysł nigdzie jeszcze do tej pory nie zafunkcjonował. Albo funkcjonuje od miesiąca i nikt nie wie, jak on będzie reagował na przykład na sezonowość. Tak? Czy jakieś kanapki się sprzedają lepiej latem czy zimą, a jeśli tak, to jak bardzo się ta sprzedaż różni, jak się zmienia struktura kosztów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wielu ludzi po prostu w sytuacji, kiedy nawet im się uda coś i coś dobrze funkcjonuje, ich punkt od miesiąca, dwóch czy trzech, to już niesieni falą tego sukcesu, a jeszcze niejako podgrzewani tym, że przychodzą do nich ludzie i mówią, że o, fajny sklep, też bym taki chciał mieć. To od razu przybiegają do prawnika i mówią, napisz mi umowę, ja chcę franchising robić. Tylko że jeszcze w ogóle nie wiedzą, co w tym franchisingu będzie, nie wiedzą, jak ten model biznesowy do końca wygląda, ale już każą pisać umowę. Dzisiaj będzie oddzielna prelekcja na temat umowy, to nie chcę zabierać tutaj pracy prelegentowi, ale trzeba pamiętać o tym, że umowa franczyzowa to jest dokument, który się sporządza na sam koniec. Jak już wszystko wiemy, jak już dokładnie mamy sprecyzowany model biznesowy naszego systemu franczyzowego, dopiero wtedy zaczynamy go opisywać. Bo jeżeli zaczniemy to robić na początku, to w tej umowie będzie więcej pustych miejsc niż konkretnych zapisów. Będziemy wiedzieli, jakich kwot żądamy od franczyzobiorcy, ile on musi zainwestować w otwarcie takiego punktu i jeszcze kilkunastu innych rzeczy. Ten Europejski Kodeks Etyczny też walczy właśnie z hosztaplerami, którzy czasem pod płaszczykiem franchisingu chcą po prostu naciągać ludzi na pieniądze. I dlatego, no, może nie zabrania, bo to nie jest dokument, który jest dla kogoś wiążący, ale sugeruje, że franczyzodawcy nie powinni pobierać od w tym momencie jeszcze kandydatów na franczyzobiorców żadnych opłat przed podpisaniem umowy. Po podpisaniu umowy tak, bo umowa określa, ile i kiedy i w jaki sposób będzie płacone. Natomiast przed podpisaniem umowy nie, bo nie ma żadnego dokumentu, który by regulował sytuację, co się z tymi pieniędzmi dzieje, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
No i ostatnia rzecz, dość chyba oczywista, ale jak praktyka pokazuje, nie do końca. Franczyzodawca nie może podawać nieprawdziwych informacji na temat zyskowności swojego biznesu. To jest oczywistość, ale znów życie bardzo weryfikuje takie rzeczywistości i miałem do czynienia z bardzo szacownym systemem franczyzowym działającym w Polsce, którego nazwy litościwie nie wymówię, który namówił człowieka na dużą inwestycję rzędu kilkuset tysięcy złotych. Co więcej, kazał mu się przeprowadzić z jednego końca Polski w drugi. No i potem się okazało, że jednak to wszystko nie wygląda tak, jak miało wyglądać według tych spreadsheetów, tych kalkulacji, które mu pokazywano przed podpisaniem umowy. No i potem, a to były takie sobie luźne kartki, przez nikogo nie podpisane, nawet nie parafowane, takie sobie wydruki z Excela. I potem się okazało, że jak ten człowiek zaczął zgłaszać się z pretensjami, że no słuchajcie, ale to w ogóle życie jest zupełnie inne. A to jeszcze, czego nie dodałem, jest istotne, żeby powiedzieć, że to było przejęcie lokalu, który już funkcjonował. Był to lokal własnej sieci, który gdzieś tam funkcjonował, a ten człowiek go przejął. Czyli była to lokalizacja z konkretną historią. Ona już parę lat działała i było wiadomo, co się w niej działo. No i potem, jak już się ten duży problem urodził, to ten franczyzodawca powiedział, no tak, ale to nie są wyniki tego lokalu za jakiś czas przed chwilą, kiedy pan go przejął. To są wyniki, które ten lokal może mieć, jeżeli pan się będzie bardzo starał i rynek będzie bardzo korzystny i wszystko się dobrze ułoży. Tylko to zostało powiedziane pół roku po zainwestowaniu pieniędzy, po podpisaniu umowy, po przejęciu lokalu. Dlatego z punktu widzenia potencjalnego franczyzobiorcy jest bardzo ważne to, żeby zweryfikować dane, które otrzymuje i żeby się upewnić, że to są dane rzeczywiste, z życia wzięte, a nie wyssane z palca. Tutaj kilka słów na temat tego, że jest troszeczkę zamętu terminologicznego na temat tego, co jest franchisingiem, a co nie. To jest oczywiście trochę dyskusja akademicka, choć akurat jesteśmy na uniwersytecie, ale trzeba pamiętać, że bo często się na pewno Państwo spotykają z określeniem system partnerski. Co to znaczy system partnerski? No bo to, że umowa franchisingu jest umową nienazwaną, która w kodeksie cywilnym nie jest definiowana, no to mniej więcej tutaj myślę, że wiemy. Natomiast co to jest ta umowa partnerska? Umowa partnerska to jest po prostu, jak to w kabarecie mówią, chwyt marketingowy. To jest chwyt polegający na tym, że chcę franczyzodawca, czy dystrybutor, czy ktoś, kto organizuje system agencyjny, chce pokazać, jaki to on jest miły, sympatyczny i na jakich to partnerskich zasadach współpracuje ze swoimi partnerami handlowymi. Jakiś czas temu, gdy tworzyliśmy dla Lotosu Paliwa system franczyzowy, to wtedy franczyza w branży paliwowej bardzo źle się kojarzyła, ponieważ tam PKN Orlen bardzo źle traktował swoich franczyzobiorców i wszyscy stacyjnicy dostawali nerwowej wysypki na dźwięk słowa franchising. No więc wymyślaliśmy przeróżne kalambury, żeby ten system nazwać jakoś tak, żeby on był w swojej istocie i w założeniach funkcjonowania franczyzowy, ale żeby, broń Boże, ta nazwa nigdzie nie padła, że on jest franczyzowy. I w ten sposób urodził się potworek słowotwórczy pod nazwą System Partnerstwa Handlowego Rodzina Lotos. Czyli mamy i partnerstwo, i rodzinę w jednym. Tak? To chodziło o to, żeby pokazać, że my jesteśmy razem, że się wzajemnie wspieramy, że się lubimy i sobie krzywdy nawzajem nie zrobimy i żeby to była, tak jak teraz w kampanii wyborczej, taka polityka odróżniania się, tak? Że jest zły Orlen, który gania swoich franczyzobiorców i nakłada na nich kary umowne, a my jesteśmy tutaj dobry system partnerski, który się w dodatku nazywa Rodzina Lotos. No i na tym polegają systemy partnerskie. Tak? De facto z punktu widzenia stricte takiego terminologicznego, to system partnerski będzie to albo system franchisingowy, albo system agencyjny, albo po prostu system jakiś licencyjny, który polega na tym, że się korzysta z czyjejś marki, z czegoś know-how. Najczęściej będzie to po prostu system dystrybucyjny. To jest troszeczkę teorii na temat samego rozróżniania franchisingu. Taki najpowszechniej przyjmowany podział i najczęściej występujący, który przywędrował, czy też w ogóle krąży po świecie, a wziął się ze Stanów Zjednoczonych, które są ojczyzną franchisingu, to jest podział na tak zwany product distribution franchising i business format franchising.
No, ja to na polski przełożyłem jako franchising dystrybucji produktu i franchising koncepcji działalności. Ten podział tutaj niżej na franchising dystrybucyjny, usługowy i produkcyjny to jest podział, który wymyślili europejscy teoretycy, tak to nazwijmy. Mi się on o tyle nie podoba, że ten franchising produkcyjny to jest tak de facto licencja know-how. Bo tutaj się próbuje do tego worka wrzucić na przykład Coca-Colę, która, jak wiemy, no, ma tą tajną recepturę, którą raz na jakiś czas komuś sprzedają, na tej podstawie produkuje sobie Coca-Colę. No i tutaj no, to jest po prostu licencja. No, tak samo jak można sprzedać licencję na produkcję czegokolwiek. No ale tutaj nie ma tego trwałego stosunku umownego i tej zależności między franczyzodawcą i franczyzobiorcą polegającym na tym, że oni przez cały okres umowy wzajemnie działają i franczyzodawca wspiera tego franczyzobiorcę. To są takie podziały, no tak dla uporządkowania wiedzy, choć z punktu widzenia praktyki one wielkiego znaczenia nie mają. Nie oszukujmy się. Ale teraz trochę tak bardziej z życiowego punktu widzenia na to spojrzymy. Co to jest ten product distribution franchising? No tutaj znów odeślę Państwa do magazynu, który Państwo dostaliście w materiałach i tam na końcu jest ten katalog, w którym są różne branże opisane. No tutaj wiadomo, że najpowszechniejszy, najłatwiejszy do wyróżnienia to są wszystkie systemy, które handlują artykułami spożywczymi. Wszystkie systemy sprzedające odzież, obuwie, ich jest bardzo dużo. Kosmetyki i biżuteria, czy ten sprzęt AGD, RTV, czy telekomunikacja. No tutaj telekomunikacja rozumiana jako sprzedaż aktywacji i wszelkiego rodzaju akcesoriów, przede wszystkim do telefonii komórkowej. Te wszystkie Germanosy, punkty, telehity i tak dalej, to jest to. Tu może tak trochę tytułem odniesienia do poprzedniego slajdu, gdzie była mowa o systemach agencyjnych, to właśnie te systemy tak ze swojej istoty to naprawdę są systemy agencyjne, choć one bardzo nie lubią, żeby takie nazywać. Są szczerze pogniewane, jak im się sugeruje, że nie są franchisingiem, tylko systemem agencyjnym, bo uważają, że to gorzej brzmi. No ale tak de facto oni są po prostu na prowizji od sprzedanych usług, bo oni sprzedają aktywacje, sprzedają usługi telekomunikacyjne, a nie świadczą ich we własnym imieniu i na własną rzecz. Tak jak to powinno się dziać w takim czystym modelu franchisingu. I tu widać bardzo dobrze tą różnicę też pomiędzy franchisingiem a agencją, polegającą na tym, że strumień pieniędzy płynie w odwrotnym kierunku. Bo w przypadku franchisingu to franczyzobiorca płaci franczyzodawcy te opłaty licencyjne za możliwość korzystania z jego marki i jego know-how. No a w przypadku systemu agencyjnego jest odwrotnie. To ten agent dostaje prowizję za to, że coś sprzedał w imieniu swojego mocodawcy. To samo dotyczy tych wszystkich systemów tworzonych przez banki w tej chwili. Bo mamy Multibank, mamy Dominet Bank, Bank BPH. Eurobank się też przymierza do tego, żeby tworzyć placówki, oni znów to nazywają partnerskie albo agencyjne, które będą sprzedawać ich produkty, czy nawet przyjmować depozyty. No ale znów, gdyby miał to być czysty franchising, to każda taka placówka powinna być bankiem, co jest niewykonalne i nierealne. Dlatego z punktu widzenia czysto takiego cywilnoprawnego, to są to agenci. A teraz franchising koncepcji działalności, no to oczywiście przede wszystkim gastronomia. Także wszystkie systemy fryzjerskie, takie jak Camille Alban, czy Jean-Louis David na przykład, czy kosmetyczne, to tutaj najlepszym przykładem są salony kosmetyczne dr Irene Eris. Edukacja, no tutaj przede wszystkim szkoły językowe wszelkiej maści brylują. No, czy na przykład pralnie, bo tak naprawdę prawie każda pralnia w każdym hipermarkecie, w której coś czyścimy, to się okazuje być elementem systemu franczyzowego. Teraz trochę opowieści o tym, jak wygląda rynek. Te dane, o których teraz będziemy rozmawiać, to są dane tak naprawdę sprzed roku, ponieważ to są dane z listopada 2004. Najnowsza edycja naszego raportu o rynku franchisingu i tych systemów partnerskich, agencyjnych i licencyjnych ujrzy światło dzienne w styczniu. No ale nikt świeższych i lepszych danych nie ma, więc musimy na tym bazować.
Na koniec ubiegłego roku systemów było około 210, no bo nie rościmy sobie prawa do tego, żeby każdy do końca zliczyć, ale taki jest rząd wielkości. I co ciekawe i na co warto zwrócić uwagę, przybyło ich w ciągu roku dość sporo, bo prawie 23%. Więc tutaj fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej okazał się mieć jednak wpływ na ten rynek. Choć wbrew pozorom nie polegało to na tym, że nagle wielką ławą ruszyli zagraniczni franczyzodawcy, żeby otwierać swoje systemy polskie w Polsce, ale polskie systemy, czy też polskie firmy pomyślały, że franchising to jest właśnie dobra metoda na to, żeby przed Unią, czy też przed konkurencją wynikającą z naszego członkostwa w Unii się skutecznie bronić. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy, można powiedzieć, prawie 14 tysięcy jednostek franczyzowych. Mówimy o jednostkach franczyzowych, a nie franczyzobiorcach, dlatego że często zdarza się tak, że są franczyzobiorcy, którzy prowadzą po kilka punktów franczyzowych, czasem nawet różnych systemów, niekoniecznie nawet konkurencyjnych ze sobą. Dlatego mówimy o jednostkach, a nie o franczyzobiorcach. Bo są tacy, którzy nawet po kilkanaście punktów prowadzą. Główne kraje, z których pochodzą systemy zagraniczne, to Francja, Niemcy i USA. Ta pierwsza trójka jest od lat niezmienna, bo są to też, to będzie za parę slajdów też pokazane, to są kraje, w których jest najwięcej systemów franczyzowych i tamten rynek jest najbardziej rozwinięty. No i to miejsca pierwsze, drugie, trzecie, one się wymieniają w zależności tam od roku, bo raz w jednym roku z jednego kraju więcej trochę tych systemów przyjedzie, w innym z innego, ale generalnie ta pierwsza trójka jest niezmienna od lat. I na koniec trochę takich marketingowych cyfr tutaj. Oszacowaliśmy, bo to są szacunki, że około 4,5 miliarda złotych wszyscy franczyzobiorcy zainwestowali w swoje biznesy od początku, czasów, kiedy franchising w Polsce funkcjonuje, czyli przyjmijmy, że od roku 90. No a w samym ostatnim 2004 roku to było 461 milionów złotych. Z góry uprzedzam jakieś pytania na temat tego, jaki to może być procent krajowego produktu brutto. Nie bawimy się w szacunki PKB, ponieważ no, jest to niewykonalne, bo jeżeli mamy PKN Orlen, który ma sieć franczyzową, to nie da się z wyników całego Orlenu wyłączyć wyników samej sieci i to jest niewykonalne po prostu. Dlatego szacowanie udziału rynku franczyzowego w PKB krajowym jest... Nikt poważnie nie podejmuje się tego zrobić.